Hejka, kochani. Dobry, dobry, dzień dobry. Witamy na kolejnym vlogu. Jestem Meru. Jestem Sylwia. Dobranoc. O nie, dzień dobry. Dzień dobry, dobranoc jest później. Dobranoc jest good night, yeah. Tak. Dzisiaj cieszymy się jeszcze ostatnimi dniami takimi ciepłymi, chociaż powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, jak się trochę ochłodzi, bo jednak takie 27 stopni pod koniec września, no to trochę dużo. Już mi się marzy, żeby po prostu założyć taki sweterek, napić się kakałka takiego ciepłego, usiąść przed kominkiem. Wiecie, taki jesienny klimat, nie? A póki co jest za ciepło. Tłumać gorąco. Tłumacz. Tak, tak. Ale bez owijania, lecimy teraz na siłownię. Wypiliśmy już kawusie, więc jesteśmy gotowi do ćwiczeń, pełni energii. Gym? Gym. Dobra, gotowi. Dobra, lecimy. I zobaczcie, w ogóle u nas na siłowni są takie zasady, które wydaje mi się, że są naprawdę bardzo fajne, że trzeba mieć buty na zmianę. Więc my jedziemy w klapeczkach i zobaczcie, jak to wygląda. Klapeczki i skarpety? Klapeczki i skarpety? Rules are rules. Tak. A w plecaku mamy inne buty na zmianę. Gotowy? Gotowy. Feels zapinaj nice. Pasy. Tak. Our car is our car. Zapinaj pasy. Zapinaj pasy? Tak. Pasuj seatbelt, nie? Hold already. Jestem Polish. How is it driving on this side? O, bardzo dobrze. Tak? Bo jak zauważyliście, nadal mamy swojego Anglika. Zarejestrowaliśmy samochód w Polsce, więc możemy teraz sobie jeździć. I na początku, wiecie co, myślałam, że będzie bardzo ciężko sterować po tej stronie, nie? Że jest odwrotnie kierownica, a ja jestem po tej polskiej stronie. Ale ogólnie jest spoko. Wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do naszego samochodu. Wiecie, jak się przyzwyczajecie do samochodu, to chyba trochę tak obojętnie, po której stronie się jedzie. Na pewno łatwiej jest z kierownicą po drugiej stronie ze względu na przykład, nie wiem, wyprzedzanie czy nawet skręcanie czasami. Po prostu jest lepsza widoczność, nie? Ogólnie jest spoko. Co? Pogoda? Not too cool, not too gorąco. Okej. Okay. Yesterday, too much gorąco, too much. Oh, babcia meeting on the road. Important. Babcia's like, my neighbor has some secret recipe. But I really love, you know, how babchas here, they dress like so elegantly. It's like every babcha that I've seen, at least here in Radom, proper classy clothes. And, you know, I think even if they're going for like groceries, they ensure that they're like properly dressed. The elderlies actually dress up so nicely here. So beautiful to see. When you feel it's hopeless. Jestem at the gym. Bring the ticket. Jestem Sylwia, always have this fight who will get the ticket because the meter is a bit further away. Nieprawda, jest tutaj. But that's also już quite blisko. Nie, it's far. Look how far it is. Where dwa is metry. It? 2 metry? Nie, 2 metry. Jestem 100 meter. I don't know. Oh, I can't even see it. Huh. Oh, right there. Oh no, that's very far. Oh matko. Can you tell her? Can you tell Babcia to get it? Babciu, jestem parki. Chyba nie pamięta rejestracji. Wszystkiego najlepszego. Właśnie wróciliśmy z siłowni. Ćwiczyliśmy dzisiaj bicki. Zobaczcie, jaka jest moc, masa. Powiem wam szczerze, że od kilku dni czuję się taka bardzo zmęczona, mimo że śpię codziennie, to jestem wykończona. Więc nie wiem, czy wczorajsza pełnia księżyca miała coś tutaj do roboty, czy o co chodzi. Więc skakuję pod prysznic, trochę się zrelaksuję. Mam nadzieję, że ta ciepła woda zrelaksuje mi mięśnie i będę bardziej taka orzeźwiona, ale tak czy siak wydaje mi się, że napiję się drugiej kawusi, to na pewno postawi mnie bardziej na nogi. I potem chcę wam pokazać moją indyjską biżuterię, tą ze ślubu i tą ze wszystkich uroczystości w Indiach, bo obiecałam wam na poprzednim filmiku, kiedy rozmawialiśmy o naszym indyjskim ślubie i o wszystkich uroczystościach, więc wtedy powiedziałam wam o tej indyjskiej biżuterii też, więc dzisiaj wam ją pokażę. Proszę, Dzidzia. Dziękuję. Proszę bardzo. Sylwia's sister, siostra made these cookies. I don't know if they can see. I think they can see. Raspberry white chocolate. Smakuje. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Więc teraz kawusia numer 2 dzisiaj i ciasteczka po siłowni. Post-worker. Zasłużone. Bardzo dobre. Bardzo.
Tak jak wspomniałam Wam w poprzednim vlogu, dzisiaj pokazujemy biżuterię z naszego ślubu indyjskiego. Ale zanim pokażę Wam biżuterię, chciałam Wam pokazać przepiękne pudełeczko, które dostałam od teściów, od rodziców Meru. I to pudełeczko jest z Kaszmiru. Yeah, it's made of paper. It's called paper mesh. And like this is part of the art and tradition in Kashmir. I zobaczcie, jak ona jest pięknie. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie, jakie jest śliczne. Zobaczcie, jak ono jest wykończone w środku. I wcale to nie wydaje się, że to jest papier. Wydaje się, jakby było drewniane. No, tak mi właśnie rozpieszcza teściowa z teściem. Teraz przejdziemy do biżuterii. Myślę, że powinniśmy zacząć od biżuterii, którą miałam na sobie w dniu ślubu. To była taka dość duża, dostojna biżuteria, dosyć ciężka. Ja bardzo mało noszę biżuterii, więc tego typu biżuteria była dla mnie takim... What is biżuteria? Jewelry. Biżuteria. Okay. Biżuteria. Okay. Więc dla mnie ta biżuteria miała taki efekt wow. Po prostu była ekstra. Extra with the Indian traditions. I think I'm sure Polish people would have it similar as well. It's like every relative, you know, aunties, masis, everyone. We don't usually give cash, I think, in weddings. They do, I mean, people do give cash as well, but like the closer relatives, they give, like, you know, mostly they give gold or like some jewelry, something like in that way. Dostałam biżuterię jako prezent od naszej rodziny, nie tylko od teściów, ale też od innych członków rodziny, więc zaraz Wam pokażę, jaką biżuterię dostałam. Szczerze, nie pamiętam dokładnie, co dostałam od kogo, ale na pewno wiem, co dostałam od teściowej i pokażę Wam, że moja teściowa ma naprawdę fajny gust, bardzo podobny do mojego, jeśli chodzi o taką biżuterię codzienną, którą tak naprawdę czasami zakładam, ale pokażę też Wam jedną biżuterię, która ma na mnie bardzo zły wpływ. Zaczniemy od biżuterii, którą miałam na sobie w dniu ślubu. To wtedy miałam na sobie lęgę, czyli te indyjskie ciuchy. Yeah. I to jest ta biżuteria z efektem wow. Ona jest całkowicie nie w moim stylu, ponieważ jest bardzo ciężka, jest świecąca, po prostu dużo się dzieje, ale wydaje mi się, że na tego typu okazje warto założyć coś właśnie takiego. Czy mi upłynę? You open it, boy. It's yours, not mine. Oh, to nie ta. To ta. To są kolczyki. Jak widzicie, one są wielkości mojej dłoni, więc są dosyć spore. Nosinik. Widać? Tak, dobra. Jestem from babcia. My mother's mother. My nani. Oh, that's beautiful, huh? Piękne. Tak? Komentki. Tutaj mam bransoletki od teściowej. Widziałeś to? Bracelets. Te bransoletki czasami zakładam. Zobaczcie, jakie są piękne. Bardzo fajne. Nie wiem, czy dokładnie widać, ale super. Teściowa ma gust. Jestem mamo. Tak, to jest kolejny zestaw od teściowej i ten zestaw czasami zakładam tak na co dzień, bo jest dosyć delikatny i właśnie to mi się w nim bardzo podoba, że można go założyć na jakieś wyjścia, można go założyć na co dzień. Nie dzieje się tutaj zbyt dużo, więc teściowa naprawdę wie, co lubię. To są kolczyki, które dostałam, nie pamiętam tak naprawdę od którego z gości, ale te kolczyki, mimo to, że są złote, to dają mi uczulenia. Po prostu mam na nie alergię. Nie wiem czemu, po prostu nie mogę ich nosić. Yeah, you used to become swollen, no? Tak, są piękne, ale tak jak nawet widzicie, tam się coś nawet zadziało na tym materiale, więc nie wiem, o co chodzi, ale mnie uczulają. Kolejne kolczyki, też nie pamiętam, od kogo je dostałam, ale też są nie w moim stylu, więc they are not my style. Yeah, but you know, like, people don't ask at that time what your style is. This is the what no, they oczywiście, feel. No, oczywiście, oczywiście. Yeah. But I like it. It's quite nice, actually. Mm-hmm. No? Wiecie, że Meru kiedyś nosił kolczyka? Co? I'm saying that you were wearing. Wciąż masz dziurkę, czy się zarosła? I know. Those were different times. But I liked it at that time. I think I remember I did it because, like, I was doing it for a long time. I had this, you know, diamond one here. And then when I started work, my, like, manager was, like, very strict. And that was the first time, you know, you told me to remove it when you're at work. Mm. And that's it. After that, I just forgot about it. Zaraz spróbujemy, czy się zarosło. Nie, 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 Bibu, it's not there. Nie. Bibuś.
No a! Ekstra. Kolejny zestaw znów od teściowej, naszyjnik razem z kolczykami. I naszyjnik prezentuje się tak. Jest trochę w kolorze mojej ręki, więc nie wiem, czy dobrze widzicie. Fajne. I miałam jeszcze coś takiego, co miałam założone tutaj na czoło. Babuś oczywiście nie wie, jak to się nazywa. Ja też nie wiem. O, super. Indyjsko wyglądam? Tak. Tak? You can see it. Oh, looking beautiful. I think you should wear it like that. Teraz jeszcze taka ciekawostka. Może niektórzy z Was oglądają nas też na TikToku i widzieli moją teściową. I jeśli tak, to nie wiem, czy zauważyliście, że moja teściowa ma przybite ucho tutaj. Yeah, this one, like... O tutaj, tutaj. So yeah, this one you have to... like pierce here. Tak. So this is a very old tradition. Ja dostałam też tego typu kolczyk, więc normalnie trzeba przybić ucho tutaj i wtedy ten kolczyk się wkłada tutaj do ucha. Dobra. Moja teściowa ma bardzo długiego kolczyka, gdzieś dotąd, i jak ona sobie spina włosy z tyłu, to ten kolczyk jest widoczny, ale ze względu na to, że przykucie ucha w tym miejscu jest bardzo bolesne, i też nie jest po prostu dla każdego, bo nie każdemu się coś takiego podoba, więc oczywiście teściowie nie wymagali ode mnie, abym przybijała sobie uszy ze względu na ich ceremonię, więc wymyślili taką metodę, że dali mi właśnie tego kolczyka z taką niteczką i ja to na jednej z ceremonii miałam po prostu wpięty tutaj we włosy, że tak jakby trochę... Wiecie, o co chodzi, że tak trochę wyglądało... Oh, that's so beautiful. Że tak trochę wyglądało, że mam tego kolczyka, ale tak naprawdę tego kolczyka nie miałam. So basically like for Kashmiri, where we come from in India, you see this Mangal Sutra that's there, tak, you know, as tam. An indication of the husband, you know. But conventionally Kashmiri, they, like a married woman, this is the symbol of that. So this is actually a Mangal Sutra for... a Kashmiri woman. Więc to chyba tyle z tych naszych biżuteryjnych ciekawostek. Jestem proszę... proszę daj suba. Daj suba? Tak. Jestem proszę daj suba. Proszę napisz komentarz. Proszę napisz komentarz. Napisz. Proszę napisz komentarz. Proszę daj lajka. Proszę daj lajka. Do widzenia. Do widzenia.